Dojechałem na górkę, widać jak wygląda, nie? A tak obok wygląda sąsiada. Wcześniej siał. Kto w tym roku siał w kwietniu wygrał? Nie wysiadam, bo wieje. Widać, nie? Ładna. Większa. Tu też. No i będę musiał wyjść, bo trawa. Nie wszyscy koszą. Dobra, tu parę metrów, akurat mam klepeczki. Ale kukurydza ładna. Nie wiem, czy sąsiad głęboszował. Macie efekt płynięcia ziemi? Górka nieduża. U mnie w dół jest większa. Boże, jak ja się dla was poświęcam. Widzicie? To padało tam godzinę, półtora. Zobaczymy, ile to litrów spadło na metr kwadratowy. Miarka była wylana. Idziemy. O, ładnie ślęża jeszcze paruje. Oj, tam to dawało. I mówię, no pięknie to wygląda. Jednak w tym roku wczesny szef się sprawdził. Ale podejdźmy sobie. Właśnie tu ostatnio byłem u kolegi na ziemniakach. Mówi, chodź, kurde, coś mówi, pooglądasz te ziemniaki. Ja wiem, na ziemniakach tak się znamy jak ty, no ale dobra, idziemy. I zobaczcie sobie. Załóżmy, tu będzie czwarta klasa, tak przynajmniej podejrzewam, strzelam. Oczywiście plantacja jest piękna, nie ujmując po prostu, tylko zobaczcie sobie, że już od samego początku ta kukurydza wyszła i ona tu już była mniejsza. Tu już jest efekt góreczki. Tu już jest efekt góreczki, nie? I zobaczcie sobie, jaka piękna kukurydza tam. A jaka już jest tutaj. No i właśnie. I właśnie. Dlatego no testuję. No, całe życie było u nas orane. Ojciec orał, dziadek chyba też orał, ja orałem. No i teraz załóżmy 4 lata. Niektóre pola są bez orania, tak właśnie ta kukurydza. I na początku zawsze to wygląda u mnie źle, tragicznie. Ale później jak ta ziemia troszkę jakby się już uspokoi po tym ruszeniu, gdzie załóżmy teraz jest, napadało, nie wiem, strzelam 10-12 litrów, no to gdzieś ta kukurydza rusza. Nie mówię, że tu niekoniecznie będzie zła, bo wygląda naprawdę zacnie, ale wiecie, to dopiero jest jeszcze maj. Do zbiorów to jest kupę czasu. Tu była orka jesienna. Pole praktycznie bez brył. No i już widzicie efekt płynięcia ziemi. Gdzie ta górka naprawdę nie jest duża, nie? Już było widać, że tą ziemię porywa. I właśnie dlatego u mnie są takie garby. Bo tu praktycznie mamy na gładko. Fajnie, że sąsiad właśnie ma tą kukurydzę, też już zaczął siać. To chociaż jakieś rozeznanie jest. Co jak, gdzie i którędy. A u mnie są te... Dzięki temu właśnie ta woda mi z tej górki w jakimś stopniu nie będzie spływała.